środę, 17 sierpnia, w hotelu Ibis odbyła się konferencja prasowa dotycząca drużyny Norwida Częstochowa. W sezonie 2016-2017 podopieczni Radosława Panasa będą występować w pierwszej lidze. Trenera Norwida zapytaliśmy o miejsce tego zespołu w częstochowskim sporcie. Wszyscy wiemy, że w Częstochowie siatkówka, żużel, trochę piłki nożnej i nic więcej, prawda? Także myślę, że kibice znajdą miejsce i będą chętnie oglądać i mecze AZS-u i nasze mecze. Także tutaj ja bym się nie obawiał. Pana na pewno denerwują już te pytania, ale czy są w klubie takie ambicje, aby sięgnąć plus ligi, może nie w tym sezonie, ale za rok, kiedy dwie drużyny będą mogły awansować sportowo, trzecia zagra baraż? Nie, te pytania mnie nie denerwują, to jest normalne, prawda? Wszyscy mamy jakieś swoje ambicje i cele, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, nie chcemy skakać jak kangur, tylko chcemy spokojnie, krok po kroku budować swoją tutaj markę, najpierw zadomowić się w pierwszej lidze, bo jesteśmy absolutnym beniaminkiem, nigdy zespół z Norwida nie grał na tym poziomie rozgrywek. Chcemy poznać tą ligę, zobaczyć, ile nam brakuje do najlepszych zespołów, prawda? Być może gdzieś w Pucharze Polski spotkamy się z drużynami z Plus Ligi. Także no, powolutku chcemy jakby budować tą swoją markę i wznosić się na coraz wyższy poziom. Wiemy, że to będzie na pewno trudne i trzeba odrobinę cierpliwości. Takie zespoły, które gdzieś tam pojawiają się jak meteory, to o to nam, my tego nie chcemy. My chcemy być stabilni, chcemy być tacy zrównoważeni. Ta kadra obecna jest już zamknięta, czy mogą być jeszcze jakieś niespodzianki transferowe? Zobaczymy. Być może jeszcze znajdzie się miejsce dla jednego, dwóch chłopaków, ale tutaj dyrektor i prezes w jednej osobie bardzo skrupulatnie liczy każdą złotówkę. Chcemy być wypłacalni, chcemy być wiarygodni. Ważnym ogniwem w zespole Norwida będzie Michał Kaczyński, który po kilku latach wraca do swojego macierzystego klubu. Atakującego Norwida, który przez kilka lat bronił barw AZS-u, zapytaliśmy, co sądzi na temat ewentualnych derbów Częstochowy pomiędzy tymi zespołami. Na pewno to nie jest pytanie do mnie, tylko do prezesów dwóch klubów. Na pewno możemy zagrać w jakikolwiek sport ktoś chce, bo na pewno jesteśmy w okresie przygotowawczym i możemy zagrać nawet w piłkę nożną, a tak pół żartem. Na pewno jakiś sparring, ciężko powiedzieć, to nie do mnie pytanie jest przede wszystkim. Fajnie. Czy możecie się wylosować w Pucharze Polski? Pewnie jest taka możliwość, dlatego byłoby to niemałe wydarzenie dla częstochowskiej siatkówki i tak jak mówię, fajnie by było to przeżyć. Wszystko wskazuje na to, że siatkarze Norwida swoje mecze będą rozgrywać we własnej hali. Michał Kaczyński nie ukrywa jednak, że chętnie wróciłby do hali Polonia. Na pewno chciałbym. Ale tak jak powiedziałem już tutaj kilkakrotnie, mamy bardzo fajną halę w Norwidzie, która jest kameralnym obiektem z bardzo fajnymi punktami odniesienia, także myślę, że może to być nasz atut w pierwszej lidze. Norwid Częstochowa rozwija się nie tylko pod względem sportowym. Klub ten ma w planach wiele ciekawych niespodzianek dla kibiców. Jesteśmy na etapie budowania zespołu, jesteśmy na etapie budowania nowego wizerunku klubu. Dużo pracy jeszcze przed nami. Myślę, że tych akcji marketingowych będzie kilka. Możemy się ich spodziewać w okresie przed rozpoczęciem rozgrywek. Myślę, że będzie to koniec września, początek października. Będziemy na pewno promować i klub, i drużynę. Także jeszcze wiele niespodzianek na kibiców częstochowskich czeka, ale to wszystko w najbliższej przyszłości. Jest to klub, który ma aspiracje i chce dążyć wyżej i w tym momencie zaczynamy na tym wyższym poziomie rozgrywkowym. Także myślę, że będzie miejsce i dla tej drużyny i znajdą się kibice i będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Wyżej, czyli do Plus Ligi? No to jest pieśń przyszłości, nie mnie się tutaj teraz w tym temacie wypowiadać. Na razie zacznijmy w pierwszej lidze i liczmy na to, że będzie dobrze i pozytywnie, a co dalej, no to czas pokaże. Na konferencji prasowej pojawili się także prezes klubu Krzysztof Wachowiak oraz siatkarze Jakub Oczko i Adam Smolarczyk. O tym, jakie nastawienie przed nowym sezonem panuje w Norwidzie, dowiecie się w drugiej części materiału.